Dzień dobry. Jak się masz? Może zajdę. And I promise next time I'll have more sentences. Okay. Next time you'll have more sentences. Obiecuję, że następnym razem nauczę się więcej zdań po polsku. It's good to be here. To jest super czas, że mogę być tutaj. You know what? Wiecie o tym? Because I am in family. Bo ja czuję się tu jak w rodzinie. It's good to be at home. I dobrze jest być w domu. And spend time with family. I spędzić czas w rodzinie. Amen. Amen. I'm very happy. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. My wife and my kids send greetings for everybody. Moja żona i dzieci przesyłają dla wszystkich was pozdrowienia z Brazylii. And before I share something that God put in my heart. I zanim podzielę się słowem, które Bóg włożył w moje serce. I need to make a special thanks for you because you have supported us in our problem in Porto Alegre in May. Chciałbym złożyć na wasze ręce ogromne podziękowanie, ponieważ wy byliście tymi, którzy nas wspierali, kiedy byliśmy tutaj. Pastor Joel from Philadelphia in Canoas. W maju, okay. So Pastor Joel from Philadelphia in Canoas sends big thanks for your support and help. I pastor, what's his name? Joel. Pastor Joel przesyła też ogromne podziękowania za wsparcie, które otrzymał tak teraz w maju. It helped us a lot. To nam bardzo pomogło. Just for you to understand, our state was 90% damaged by the floods. I nasze cały nasz stan był w 90% zniszczony przez powódź. 425 cities were damaged. 425 miejscowości w naszym stanie zostało zniszczonych przez powódź. I had the opportunity to be in the place that the water came over 4.5 meters. Ja byłem w miejscu, gdzie woda stała na wysokości 4,5 metra. It was very, very problematic. I to było naprawdę problematyczne. So thank you very much. Więc dziękuję wam for everything. Za wszystko, za pomoc. Other thing that I want to share is about my life. To, czym chciałbym się dzisiaj podzielić, to dotyczy mojego życia. Because it's what we do when we are in family. Ponieważ to jest to, co robimy, kiedy jesteśmy rodziną. We talk about life. Rozmawiamy o życiu. Amen. Amen. My family, we serve for 15 years in a church in Porto Alegre. A od 15 lat razem z moją rodziną służymy w kościele w Porto Alegre. Through that we have opportunity to go for some places. I dzięki temu mamy też okazję podróżować do różnych miejsc. But for the last 1.5 years, almost 2 years, God sent us in another direction. Ale tak mniej więcej 1.5-2 lata Bóg nas posyła jakby w drugą stronę. God challenged us to plant a new church in Porto Alegre. I Bóg jakby stawia przed nami wyzwanie, aby otworzyć, zasiać, ustanowić nowy kościół w Porto Alegre. So we spend time praying. Więc modlimy się o to. Looking for a word from God. Szukamy słowa od Boga. As soon as God spoke in our hearts, we talk with pastors and leaders there, and we get out from that place. Jak tylko Bóg włożył, zasiał to słowo do naszych serc, to zaczęliśmy rozmawiać z pastorem, który już tam jest. Because we understood that God call us to plant a new church in Porto Alegre. Bo rozumiemy, że to słowo od Boga to jest takie ziarno i Bóg chce, żebyśmy otworzyli nową placówkę, nowy kościół. So I want you to know that we still with our heart here in Wrocław. I chcę, żebyście wiedzieli, że nasze serca nadal są tutaj we Wrocławiu. And you also have a place in Porto Alegre to be. Ale wy również macie swoje miejsce w Porto Alegre. Amen. Amen. So
You are my guest to come in Porto Alegre, everybody. Więc zapraszam wszystkich do Porto Alegre. Jesteście, bądźcie moimi gośćmi. So keep praying for us. Więc módlcie się o nas. Because we will keep praying for you. Ponieważ my stale modlimy się o wasz kościół. And we will keep coming here. I będziemy do was przyjeżdżać w odwiedziny. Because this is our home. Ponieważ tutaj czujemy się jak w domu. And you are our family. I jak w rodzinie. Amen. Amen. Alleluja. Open your Bibles in Romans chapter 8. Otwórzcie swoje Biblię na liście do Rzymian, rozdział 8. Verse 19. I wers 19. Stworzenie bowiem gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia się synów Bożych. When Paul wrote this letter, kiedy Paweł napisał ten list, he hasn't been yet in Rome. On nie był jeszcze w Rzymie. He wrote as a presentation letter. On to napisał jako list, jako prezentację dla nich. So he introduced the gospel, what we receive from the Lord, aby przedstawić im Ewangelię, którą otrzymał od Boga. And wrote to that church. I napisał do nich kościoła as a presentation who he was and what was his intention. Aby przedstawić się, jaka jest jego intencja i co on zamierza. So here in this letter he teaches about the most important things in the gospel. Więc on w tym liście pokazuje najbardziej najważniejsze punkty Ewangelii. When he started the chapter 6, 7 and 8, kiedy w rozdziałach 6, 7 i 8 he started to teach about the difference between living a life in the flesh and living a life in the spirit. On zaczyna nauczać nas o różnicy pomiędzy życiem w ciele a życiem w duchu. And then he arrived here in this chapter 8 verse 19. I tutaj właśnie czytamy w tym 8 rozdziale, wersecie 19. And he says, the creation have great expectations for the sons of God to be revealed. Że mówi o tym, że stworzenie gorliwie wypatruje, oczekuje objawienia się synów Bożych. It's interesting. To jest ciekawe. Because he could talk about behaviors, ponieważ mógłby rozmawiać, mówić do nas o zachowaniu, some rules to follow, o różnych zasadach, które powinniśmy przestrzegać, to achieve some goals, albo może o celach, które powinniśmy osiągnąć. But he's talking about revelation. Ale on mówi o objawieniu. He's talking about a group of people who are waiting for something to be revealed. On mówi o czymś, o grupie ludzi, która czeka, żeby się objawić. Because the creation he is talking about here, it's not trees or animals, it's about people. On nie mówi o stworzeniu jako o drzewach czy kwiatkach, ptaszkach, ale mówi o ludziach. It's the society without God. To jest społeczeństwo, które żyje bez Boga. So they suffer about that. Więc oni cierpią z tego powodu. People are looking for pleasure. Ludzie szukają przyjemności. Satisfaction. Satysfakcji. Something to make sense in their lives. Może szukają sensu w swoim życiu. But inside their spirit. Ale głęboko w ich duchu. There is a big expectation. Jest duże oczekiwanie. Waiting for something. Czekają na coś. Waiting for someone. Czekają na kogoś. Could you come and reveal them something?
ktoś, kto przyjdzie do nich i objawi im coś. And reveal them someone. I objawi im kogoś. Do you understand that? Rozumiecie to? So, what is our problem in that? Jaki jest nasz problem w tym? Sometimes we are in the church. Czasami jesteśmy w kościele. We receive a good word on Sundays. I otrzymujemy dobre słowo w niedzielę. We understand the cross, the sacrifice of Jesus. Rozumiemy świetnie krzyż i ofiarę Jezusa Chrystusa. But our lifestyle. Ale nasz styl życia. Is a religion style. To jest religia. We just change the door. A po prostu zmieniamy. You know what I mean? We were. Zmieniliśmy po prostu drzwi. We received some rules when we was child or in our homes. Po prostu zmieniamy te zasady, które może mieliśmy jako dzieci, jako młodzież. And we took that as the only truth that we know. I wzięliśmy to jako jedyną prawdę, którą znamy. And we start to reproduce that. I zaczynamy to reprodukować. As a pattern. Jako wzór. Rules. Po prostu zasady. Methods. Metody. So we start to preach the gospel for people, for example. Więc zaczynamy głosić Ewangelię ludziom. And we say we have to stop to use that kind of clothes. I mówimy, wy musicie przestać. Clothes. You have to change your clothes. Clothes? Clothes. Okay. Że musicie przestać ubierać się w pewien sposób. You have to change your friends. Może musisz zmienić przyjaciół. You cannot be with your neighbors anymore. Może nie możesz już rozmawiać ze swoimi sąsiadami. Because you are holy. Ponieważ ty jesteś święty. You were separate to God. I jesteś oddzielony dla Boga. You have to speak as a holy people. I ty musisz się zachowywać jako święty człowiek. And then we split out of any relationships in our lives. I wtedy izolujemy się od wszystkich relacji w naszym życiu. But we want to preach the gospel. Ale przyszedłeś przecież głosić Ewangelię. How it's possible? Jak to jest możliwe? We start to invite people to come for our new religion. Zaczynamy zapraszać, aby ludzie dołączyli do naszej nowej religii. Because here the rules are soft than there. Ponieważ nasze reguły są lżejsze niż ich. But those thinkings don't change anything. Ale to myślenie nie zmienia niczego. Because somehow we keep without sense in our lives. Ponieważ czasami próbujemy tak na siłę utrzymać sens w naszym życiu. We keep looking for a purpose. Szukamy celu. We keep looking for what God wants for me. Szukamy tego, co Bóg ma dla mnie. And let me share something with you. I chcę się z wami jeszcze czymś podzielić. The Bible says here. Ponieważ Biblia mówi nam. That the creation waits for the children of God to be revealed. Biblia nam mówi, że stworzenie czeka na objawienie się synów Bożych. There is one fundamental truth in this fragment. Jest jedna fundamentalna prawda w tym fragmencie. Or we became children of God or not. Albo staniesz się synem Bożym, albo nie. And we have to become children of God. I musimy stać się synami Bożymi. How it's possible? Jak to jest możliwe? Let's read John chapter 1 verse 12. Więc przeczytajmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział i czwarty werset. Yeah, Gospel of John. 12. Chapter 1, verse 12. Rozdział pierwszy, werset 12. Rozdział pierwszy, werset 12. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi. To jest tymi, którzy wierzą w Jego imię. Bible says that when we receive Jesus in our lives. Biblia mówi, że kiedy przyjmujemy Jezusa do swojego życia. How many of you already received Jesus in your life? Jak wielu z was to już zrobiło? Raise your hands, let me see. Podnieście rękę, chcę to zobaczyć. Good, 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 good. Dobrze, dobrze, jest dobrze w tym kościele. The Bible says that when we receive Jesus, and what means receive Jesus? A co to znaczy? Biblia mówi nam, że kiedy przyjmiesz Jezusa, co to znaczy przyjąć Jezusa? Is Jesus sad in his throne waiting for us?
Czy on tak sobie siedzi i czeka na nas, żebyśmy go przyjęli? Oh, I'm not the same without them. No, ja nie jestem taki sam bez nich. In fact, we don't receive Jesus. We gave him our lives. Tak naprawdę to my nie przyjmujemy Jezusa, ale my oddajemy Jemu nasze życie. We must confess him as our Savior and Lord. Musimy wyznać Go jako naszego Pana i Zbawiciela. We have to give him our heart, our lives. Musimy dać Mu nasze życie i nasze serce. And through that we receive a new kind of life. I przez to otrzymujemy nowy rodzaj życia. We became children of God. Stajemy się dziećmi Bożymi. Alleluja. Alleluja. With the same spirit. Ten sam duch. Of Jesus. Który był nad Jezusem. So let understand that a little bit. Spróbujmy to zrozumieć. When God created us. Kiedy Bóg nas stworzył. He created us by a pattern. On stworzył nas według pewnego wzoru. A model. Taki model. And this pattern and this model is Jesus. I tym wzorem, tym modelem jest Jezus. Spirit, soul and the way that the behavior becomes truth. Duch, dusza i zachowanie, które nadaje sens temu. The way that we behave with people, relationship with people. I relacje, które, w których się zachowujemy, mamy interakcje z ludźmi. So let's look for Christ. Więc spójrzmy na Chrystusa. He had his identity well formed. On miał swoją osobowość bardzo dobrze uformowaną. He knew that he was son of God. On wiedział, że jest synem Bożym. Since the beginning. Od początku. With 12 in the temple. Widzimy to, jak miał 12 lat w świątyni, when their parents forgot him there, gdzie jego rodzice go zgubili, zapomnieli o nim. They forgot that they walk 3 days and they have to back 3 days, so they forgot Jesus at least for 1 week. Oni 3 dni go szukali i później musieli wrócić, więc tak naprawdę to prawie tydzień go zapomnieli. They arrive at the temple. Przychodzą później do świątyni. And Jesus was talking with leaders and priests. A Jezus rozmawia z liderami, z faryzeuszami. And he says, i mówi, I'm here. Ja jestem tutaj. What my father business. Jestem tutaj, bo gdzie jest dom mojego ojca? He had his identity well formed. On miał wtedy już swoją tożsamość uformowaną. And in Jesus we receive new identity. I z Jezusem otrzymujemy tą nową tożsamość. Society wants to give us and stamp in our minds, in our hearts some kind of identity. Nasze społeczeństwo próbuje w nas włożyć jakąś formę tożsamości. Sometimes even in our homes, our parents, they shout out words that stamp bad identities in our minds. Czasami nawet w naszych domach rodzice mówią do nas słowa, które kształtują niewłaściwą tożsamość w nas. But I want to tell you today that God has for you a new identity. Ale ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Bóg ma dla ciebie nową tożsamość w Jezusie Chrystusie. You are daughter of God. Jesteś synem, jesteś córką Boga. In Jesus. W Jezusie. You have a new way of life. Masz nowy sposób życia. New identity. Nową tożsamość. Hallelujah. Hallelujah. Identity talks about our origin. To nasza tożsamość mówi o naszym pochodzeniu. In our documents, ID, at least in Brazil, it's this way. We have our parents' names on it. I kiedy mamy nasz dowód osobowości, przynajmniej w Brazylii tak jest, musimy mieć na dokumencie imiona naszych rodziców. Identity in the first moment talks about where we come from. Tożsamość mówi nam o tym, skąd pochodzimy. And we come from God. A my pochodzimy od Boga. God is not our final goal. Bóg nie jest naszym celem. He is our beginnings. On jest naszym początkiem. Hallelujah. Hallelujah. He dreams with us. On marzył o nas. He made our lives how it is. On stworzył nasze życie tak, jakie jest.
With our characteristics. I z naszym charakterem. The kind of voice we have. I nawet głos, który mamy, jest zaplanowany przez Boga. The color of our eyes. Albo kolor oczu. He made this. On to stworzył. And you know what? Wiecie dlaczego? You are and I am unique. Jesteśmy unikalni, ja i wy. There is none people like ourselves. Nie ma drugiej takiej osoby jak Even wy. Twins. Nawet bliźniaki się różnią. They don't are the same at all. Nie są tacy sami. Why? Dlaczego? Because God made us with a purpose. Ponieważ Bóg stworzył nas do konkretnego celu. So we are made to accomplish a purpose. Więc my mamy osiągnąć jakiś cel. As Jesus came to accomplish a purpose. Tak samo jak Jezus przyszedł, aby osiągnąć pewien cel. And we heard a lot in society, you know, coaches are talking about that. I słyszymy o tym wśród ludzi i coache o tym mówią. There is some kind of speech about find your purpose. Ludzie mówią, że no, musisz znaleźć cel w swoim życiu. You have to discover it. Musisz to odkryć. You have to look for it. Musisz tego szukać. Have you heard that? Słyszeliście to? But let me tell you something. Ale ja wam coś powiem. God have only one purpose for everybody. Bóg ma tylko jeden cel dla każdego. Only one. Tylko jeden. Only one purpose for me. Tylko jeden cel. For her and for you. Dla niego, dla mnie i dla was wszystkich. And I want you to read with me Colossians chapter 1 verse 26 and 27. I idźmy do listu do Kolosan, pierwszy rozdział 27. And I will explain that a little bit. If there is only one purpose, why aren't we the same? I zaraz to wytłumaczę. Skoro jest tylko jeden cel dla każdego z nas, dlaczego jesteśmy inni? Dlaczego każdy z nas jest unikalny? Could you read it? Mm-hmm. Okay. Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. 27. Yeah, 26 and 27. A, jeszcze... Atos, przepraszam, jeszcze było 26 i 27. Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, a teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Jezus Chrystus w was, nadzieja chwały. So Paul says that was a mystery. Więc Paweł mówi, że jest pewna tajemnica. And that mystery was hid for some times. I ona była ukryta przez pewien czas. And now God's decided to reveal. I teraz Bóg decyduje się ją ujawnić. And that mystery is. I tą tajemnicą jest. Christ in our lives. Chrystus w nas, w naszym życiu. Is the hope of glory. Jest nadzieją chwały. Alleluja. Alleluja. So that is the God's purpose. I to jest twój, to jest He Boży wants cel. To reveal His glory. On chce objawić swoją chwałę. He wants to reveal His glory. On chce objawić swoją And His chwałę. Glory has to be revealed by Christ in us. I chwała Boża objawi się tylko przez Chrystusa, który jest w tobie. So people are in darkness. Więc ludzie, którzy są w ciemności. Society is walking without direction. Ludzie, którzy chodzą w ciemności. Families has been destroyed. Rodziny, które są zniszczone. Marriages are in crisis. Małżeństwa, które są w kryzysie. Youth people are lost. Młodzież, która jest zagubiona. And they're clamoring with expectation in their hearts. I oni wołają, oni szukają, mają jakieś oczekiwania. For something to be revealed. O, szukają czegoś, co ma być objawione. And the Bible says that what they need is revelation of the glory of God in Christ. A Biblia mówi, że to, czego oni szukają, to jest objawienie chwały Bożej. And to reveal His glory. A żeby objawić Jego chwałę. We need to understand that we cannot anymore walk as religious people. Nie możemy już więcej chodzić jako religijni ludzie.
We need to understand our nature. Musimy zrozumieć, jaka jest nasza natura. We need to understand the differences by our identity in Christ and just play some patterns that we learned. Musimy zobaczyć, że jest różnica między tym, jakie jest nasze pochodzenie, jaka jest nasza natura, a zasady albo reguły, według których ktoś postępuje. You know? What sometimes happens is we start a process of training. Czasami jest tak, że zaczynamy jakiś proces ćwiczeń, treningu. Have you been in the circus? Byłeś w cyrku kiedykolwiek? Yeah. So, do you know why the big elephant obey a man with a small chair and a small stick in his hand? Wiecie, dlaczego olbrzymi słoń jest posłuszny człowiekowi, który ma takie malutkie krzesełko z jakimś cieniutkim patyczkiem? Do you know why? Wiecie dlaczego? Because they trained the elephant to do that. Bo oni go wyćwiczyli wcześniej, żeby tak się zachowywał, stał na tym krzesełku. Since the beginning. Od początku. They put the leg of elephant in a chair. Kładą nogę słonia na stołeczku. And they teach the elephant to don't move. I uczą go, żeby się nie ruszał. For years and years. Przez lata. And when this elephant is an adult. A kiedy słoń jest dorosły? Have fear of the chair. On się boi już tego krzesełka. This is training. To jest trening. And sometimes we are training people in the church. I czasami tak trenujemy ludzi w kościołach. And even worse, sometimes we want to be training. A nawet gorzej, czasami my chcemy być tak trenowani. Because it's easy. Ponieważ to jest łatwe. People tell us what to do. Ludzie nam mówią, co mamy robić, when to do, kiedy mamy to zrobić, how to do, jak to zrobić, what to say, co powiedzieć, what to dress, jak się ubrać. Training. Training. This is not the gospel. To nie jest Ewangelia. This is not new nature. To nie jest nowa natura. This is not what Jesus came to do. To nie jest coś, po co Jezus przyszedł na ziemię. So we have to go away from this kind of behavior. Więc musimy odejść daleko od tego typu we zachowania. Need to understand our nature as children of God. Musimy zrozumieć, że naszą naturą jest być dzieckiem Boga. And develop a relationship with God as our father. I rozwijać naszą relację z Bogiem jako naszym ojcem. And for someone could be a problem. Dla niektórych to może być problem. Because maybe you don't have a good father at home. Może to być problem dlatego, że w domu sam nie miałeś dobrego przykładu Boga. But we receive from Jesus his spirit in our lives. Może nie miałeś dobrego przykładu ojca, ale to nieważne. And he gave us the condition to have this kind of relationship. Ponieważ w Jezusie jesteśmy nowym stworzeniem i on nas uczy i kim jest Bóg, jakim jest ojcem. To develop intimacy. Aby rozwinąć tą intymność z Bogiem. To make our lives in vulnerability before of him. Żeby być takim otwartym przed Bogiem. And this is hard. I to jest trudne. Because we are religious. Ponieważ jesteśmy religijni. And we came to pray. I przychodzimy, modlimy and się. And we have to start, oh Lord, Almighty God. I zaczynamy, o Panie Wszechmocny Boże. Oh powerful God. Jesteś wszechpotężny. God from universe. Boże wszechświata. I'm here to ask you forgive me. Ja przychodzę, żeby poprosić cię o przebaczenie. This is religious. To religia. Because when I talk with my father, ponieważ my nie rozmawiamy say, tak z ojcem. How are you? Kiedy przychodzimy do ojca, pytamy: cześć, jak się czujesz? You know, today I made a mistake in my job. I make a mistake in my job. A, że pomyliłem się dzisiaj. Coś zrobiłem nie tak w pracy. I speak about something that I didn't know well. Mówiłem o czymś, czego może nie do końca na czym znałem. I'm sad. I teraz jestem przykro mi jest. And how was your day, Dad? Jak ci minął dzień, tato? Have you have entered on your father's home with so kind of holiness that you lose intimacy and vulnerability? Czy wchodzisz tak do domu swojego ojca, żeby
zmniejszyć ten dystans i być otwartym, być podatnym dla, na tę relację. God is your father. Bo Bóg jest twoim ojcem. Talk with him. Rozmawiaj z nim. In your car. Tak jak umiesz. Talk with him. Rozmawiaj. When you are in the shower. Nawet kiedy jesteś pod prysznicem. Develop your relationship with God as a father. Rozwijaj swoją relację z Bogiem jako ojcem. And he will bring you from the religious kind of place to be like his son Jesus. I on przeniesie cię z tego religijnego życia do miejsca bycia takim jak Jezus. When Jesus was to raise Lazarus from the dead. Kiedy Jezus miał wskrzesić Łazarza z martwych. He prayed. On się modlił. Father, I'm talking to you not because of me. A Jezus powiedział: Ojcze, mówię, modlę się do ciebie nie ze względu na mnie. I know you always listen to me. Bo ja wiem, że ty zawsze mnie wysłuchujesz. But those who don't believe have to listen. Ale ci, którzy nie wierzą, muszą to usłyszeć. To believe. Aby uwierzyli. In other words, Jesus said. Pamiętacie te słowa? Jezus Father, powiedział: Ojcze, I even need to talk with you to raise Lazarus. Ja nawet w ogóle nie muszę ci mówić, żebyś ty go wskrzesił. But that people here are so religious. Ale ci religijni ludzie, którzy tu stoją. If I don't pray, jeśli ja się tak nie pomodlę, they will not believe. To oni nie uwierzą. Do you understand that? Rozumiecie to, co Jezus zrobił? We need to develop obedience of his word. Musimy rozwinąć w nas posłuszeństwo do Bożego Słowa. And this is hard. I to jest trudne. Because obedience, it's not about what I think. Ponieważ posłuszeństwo to nie jest to, o czym myślę. It's not about my experiences. To nie jest moje doświadczenie. It's not about my feelings. To nie są moje uczucia. It's about my father's will. To jest, tu chodzi o to, jaka jest wola mojego taty. And once again, Jesus was praying. I jeszcze raz pamiętacie, jak Jezus się modlił? And he said, i mówi: Father, Ojcze, if it's possible, jeśli to jest możliwe, take me away from this cross. Oddal ode mnie ten krzyż. But I want to accomplish your will. Ale ja chcę wypełnić twoją wolę. Obedience. Posłuszeństwo. And through that we develop responsibility. I przez posłuszeństwo my rozwijamy odpowiedzialność. Responsibility is something that we take for us. Odpowiedzialność to jest coś, co bierzemy dla siebie. Through the understanding that it's for us and nobody else. Przez zrozumienie, że to jest właśnie dla nas i dla nikogo innego. It's our task. Ponieważ to jest nasze zadanie. It's my responsibility. Moja odpowiedzialność. My responsibility with my life with Jesus. My responsibility with my ministry, my responsibility with my family. To jest moja odpowiedzialność w kościele, to jest moja odpowiedzialność w mojej służbie, to jest moja odpowiedzialność w mojej rodzinie. My responsibility in my workplace. I to jest moja odpowiedzialność w miejscu mojej pracy. Through that we develop maturity and authority. A przez odpowiedzialność rozwijamy dojrzałość i maturity. And authority. I autorytet. And through that, look what happened. I co się dzieje? People start to receive revelation about who God is. I przez to ludzie zaczynają otrzymywać objawienie, jaki albo kim jest Bóg. Let's see how it is with Jesus. Zobaczmy, jak to było z Jezusem. Jesus developed his intimacy with God through prayer. Jezus rozwijał swoją intymną relację z Bogiem przez oddalenie się, przez modlitwę. So he prayed, he prayed. Więc modlił się i modlił się i modlił się. In Hebrew, Bible says that Jesus learned how to obey through suffering. Biblia mówi w liście do Hebrajczyków, że Jezus nauczył się być posłuszny przez cierpienie. Because obedience sometimes causes some kind of suffering. Ponieważ posłuszeństwo wymaga od nas czasami poddania się i cierpienia pewnego. To obey, we have to be available to lose something. Ponieważ kiedy chcemy być posłuszni, musimy być zdolni zostawić coś.
Responsibility come when we start to understand our mission. Odpowiedzialność przychodzi wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć, jaka jest nasza misja. And we bring that to us. I sprowadzamy to do naszego życia. And we start to develop the purpose of God. I zaczynamy rozwijać cel, który Bóg nam postawił. And testimony comes when people start to recognize that God is with us. I to jest świadectwo, które przychodzi, kiedy ludzie zaczynają rozpoznawać Boga w nas. It's not a matter of just behave yourself. To nie jest kwestia zachowania, jak my się zachowujemy. It's not about the rules. To nie jest kwestia zasad. It's not about to be training. To nie jest kwestia treningu. It's not about with step by step scale to accomplish some goals. To nie jest kwestia kolejnych kroków, schematów, które musimy zrobić, żeby gdzieś dojść. It's about to be free in Jesus. To jest kwestia bycia wolnym w Jezusie. To reveal his nature through our lives. Aby objawiać jego naturę przez nasze życie. And there is a process for that. I to jest proces. There is a process. To jest proces. When we receive Jesus, kiedy przyjmujemy Jezusa, our spirit born. Nasz duch rodzi się na nowo. We call it by justification. I nazywamy to usprawiedliwieniem. And this comes by faith. I to przychodzi do nas przez wiarę. After that, potem, we start a process of sanctification. Zaczyna się proces uświęcenia. And sanctification starts when we receive Jesus. I ten proces uświęcenia zaczyna się wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa. And ends when we go into heaven by death. I kończy się, kiedy idziemy do nieba po śmierci, albo kiedy Jezus przyjdzie ponownie, żeby nas zabrać. So sanctification is ongoing process. Więc to uświęcenie to jest ten trwały, ciągły proces, w którym żyjemy. It's developing all the time God's nature in our lives. To jest ciągłe objawianie się Bożej natury w nas. So we need to change. Więc musimy się zmieniać. We need to change our understanding. Więc musimy zmieniać nasze zrozumienie. Our thinking. Nasze myślenie. Have to be changed. Nasze myślenie musi się zmienić. Most of the biggest barriers to live like son and daughter of God. Największe bariery, które nie pozwalają nam żyć tak jak synowie i córki Boga, are chains in our thinking. To są łańcuchy, kajdany w naszym umyśle. We are some kind of arrested in feelings. Jesteśmy czasami tak jakby w areszcie naszych własnych uczuć. In human expectations. Żyjemy w ludzkich ograniczeni ludzkimi oczekiwaniami. Fears. Strachem. Lacks. Brakiem. Desires. Pragnieniami. Needs. Potrzebami. So we have to be free of that. Więc musimy się od tego uwolnić. Through the Holy Spirit. Przez Ducha Świętego. And I want to finish that, explain a little bit how it works. I chciałbym zakończyć powiedzeniem, jak to się ma zadziać w nas. Let's read Romans chapter 12. Idźmy do listu do Rzymian, rozdział 12. And we're gonna read the verse 2. I będziemy czytać werset drugi. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Alleluja. Amen. Bible says that God have a good will. Biblia mówi, że Bóg ma perfect will. Doskonałą wolę dla nas. But he says that to accomplish that we need to be transformed. Ale mówi też, że żeby to osiągnąć, musimy być przemienieni. And we need to be transformed in our thinking. I musimy być przemienieni w naszym umyśle. Our understanding. W naszym rozumieniu. And this is interesting. I to jest ciekawe. Because it's not a matter of opinion. To nie jest kwestia opinii. We need to go deeply here because in Greek there are two words. Musimy tutaj zejść troszeczkę głębiej, ponieważ w Grece w oryginale są tutaj dwa słowa. One word is very known, it's metanoia. I pierwsze to jest takie bardzo znane, to jest metanoia.
Metanoia, they use it to sign some changing in intellectual way. Metanoję używamy do zobrazowania zmian w takim sposobie myślenia intelektualnego. For example, na przykład. Someone who supports one club here of basketball, what's the best? Ktoś, kto jest fanem drużyny koszykówki, ale kogo my tu mamy? Śląsk Wrocław tylko znam. Okay. Someone who supports some club or football. It's może ktoś, kto jest fanem jakiegoś klubu futbolowego. In my state we have derby yesterday. My team loses. W moim mieście mieliśmy derby wczoraj i moja drużyna przegrała. In our city we have the most hardest derby of football in our country. Mieliśmy najcięższy turniej futbolu w naszym kraju. In Porto Alegre. Or you support Gremio, it's the best. Gremio oczywiście w Porto Alegre jest the best. We lost yesterday, but no we i wczoraj are the best. Straciliśmy, niestety przegraliśmy. Or you support the other one. No więc teraz trzeba jakiś innych wspierać. Tak, jeden jest fanem jednego zespołu, który przegrywa, drugi jest fanem drugiego. It's not possible for someone who supports Gremio change to support the other one. Nie jest to możliwe, że ktoś, kto wspiera jeden zespół, nagle się przemienia i wspiera, kibicuje drugiemu zespołowi. And the opposite is the same. I to tak nie działa. I w drugą stronę też tak nie działa. But kibice się nie zmieniają z minuty na minutę. It's possible somehow the word used to that kind of change was metanoia. Ale Bóg mówi, że to jest możliwe i ten rodzaj zmiany myślenia intelektualnego nazywamy metanoją. We can change often of opinion. Możemy zmienić nasze opinie na jakiś temat, no nasze problem. Zdanie. Nie ma problemu. If only this word were used here, gdyby tylko to słowo było tu użyte, this understanding about living according to the nature of God, to zrozumienie życia zgodne z naturą Boga, it's going to be very, very confused. Byłoby bardzo dziwne i trudne do zrozumienia. Because the truth is, without Holy Spirit, we cannot do it. Ponieważ wiem, że bez Ducha Świętego nie byłoby to możliwe. So Paul uses another word. Więc Paweł używa tutaj drugiego słowa. Connected with metanoia. Bo jest to połączone z metanoją. And this word is morphos. I to słowo to morphos. Morphos is a word used in medicine. Morphos to słowo, które jest używane w medycynie. It's connected with the nature of cells of the body. On jest wywodzi się od słowa od komórki w naszym ciele. It's connected with DNA. Jest połączone z naszym DNA. When Paul used these words combined, morphos plus metanoia. Kiedy Paweł pisze o tych dwóch słowach morfos i połączenie metanoi, the picture that I have, to obraz, który otrzymuję tutaj, is the process of butterfly. To jest ten proces, który widzę w motylu, który się dokonuje. Process called metamorphosis. To jest proces metamorfozy. Do you know butterflies? Yes. Kojarzycie? Widzieliście kiedyś larwę i motyla? How it begins a butterfly? How jak, it is? Jak to się zaczyna? Jak motyl staje się motylem? It starts with a bug. On zaczyna się od larwy. And that bug have to eat a lot. A ten robak, ta larwa musi dużo jeść. And the bug lives for a few days. I ta larwa żyje mniej więcej kilka dni. Eating. Je. He behaves like a bug. Zachowuje się jak zwykły robak. DNA as a bug. Żyje jak robak. It's a bug. To jest robak. But somehow that bug finds in the tree a place. Ale w pewnym momencie ten robak znajduje sobie miejsce na drzewie. And put itself, stop it. I tam się chowa, zatrzymuje się. And start to die. I zaczyna umierać. It build up something around. Obudowuje się czymś wokół. Buduje get sobie a chrysalida process. It calls chrysalida.
this process. Ten proces nazywa się Grisalda, ale to takie budowanie kokonu. And a few days later, a kilka dni później, butterflies start to fly. Z tego kokonu wylatuje motyl. Pay attention. The butterfly is not a bug with wings. Uważajcie. Motyl to nie robak ze skrzydłami. Even the bug is not a butterfly without wings. A nawet without wings. The bug is not a butterfly without wings. Nawet ten robak nie jest motylem bez tych skrzydeł. To have the butterfly with butterfly DNA. Żeby mieć motyla z tym motylim DNA. The bug have to die. Robak musi umrzeć, larwa musi umrzeć. It have to be changed. Ona musi być całkowicie przemieniona. In the nature. W swojej naturze. So this is the process that Paul says that we have to be transformed. I to jest ten proces, który Paweł opisuje w liście do Rzymian. Level. To jest ten poziom naszego przemienienia. It's not only in the level of our thinking. To nie jest tylko poziom zmiany naszego zdania albo z naszej opinii, or our feelings, albo naszych emocji, or even in our behaviors, albo naszych zachowań. Because we can change. Ponieważ to da się zmienić. But keep in religious. Ale to cię zatrzyma w religijnym życiu. What God wants for us, ale to, czego Bóg chce dla nas, as his children, jako swoich dzieci, is that we can express his nature, jest to, żebyśmy wyrażali Jego naturę, to reveal his glory, objawiali Jego chwałę in the place that we are. W miejscu, gdzie jesteśmy. You know, in your workplace, wiecie, w waszym miejscu pracy people are clamoring for the children's of God revelation. Ludzie czekają z upragnieniem na objawienie się synów i córek Bożych. And that means that you are the missionary there. Więc to oznacza, że jesteś misjonarzem w swoim miejscu pracy. You have to assume your responsibility to express the heaven. Musisz wziąć odpowiedzialność za to miejsce przed niebem. Reveal his glory. I objawić chwałę nieba. And stop to think about everything pastor have to do. I przestać myśleć o wszystkich wzorcach, które powinieneś lub nie powinieneś robić. Bible says that we are all priests. Bo Biblia mówi, że my wszyscy jesteśmy kapłanami. Everybody in this room has responsibility. Każdy w tym pomieszczeniu ma odpowiedzialność, to reveal God's glory, aby objawić chwałę Boga in Christ, w Chrystusa, through our lives, przez nasze życie. Just being with them. Po prostu, aby być z nimi. You don't need to go to your work with your Bible. Nie musisz łazić z Biblią pod ręką. You have to be the Bible that they have to read. Powinniście być Biblią, której oni potrzebują. That's it. To tyle. That's it. To wszystko. And through that. I przez to. The Bible says in John chapter 1, Gospel of John chapter 1, verse 14. A Biblia mówi w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, werset 14. John says. Jan mówi. And the word of God became flesh. Że słowo Boga stało się ciałem. And living among us, i zamieszkało pomiędzy nami, such a way, w taki sposób, that we understand and we saw the glory of God, że my rozumiemy i zobaczyliśmy chwałę Boga. The glory of God was revealed not by preaching. Chwała Boga nie została objawiona przez nauczanie. Not in a classroom, teaching, even teaching and preaching are important. Nie w klasie, nie w szkole, chociaż to jest też ważne. But living among them together in relationship. Ale on żył pomiędzy nimi w relacji. Do you remember when Jesus go forward and find two disciples goes to Emmaus? Pamiętacie, jak po zmartwychwstaniu dwóch uczniów szło do Emaus? Jesus find them in the way. Jezus spotkał ich po drodze. They were sad.
Oni byli smutni. Oh, Jesus died. A Jezus umarł. We thought he was the man. Myśleliśmy, że to ten. But now he's dead. No, a teraz wziął i zmarł. And Jesus approached them. A Jezus do nich podchodzi. And asked them, what are you talking about? A o czym wy rozmawiacie, pyta. And the Bible says that during the way Jesus start to teach them about him from very beginning of the scripture. I Biblia nam mówi, że Jezus zaczął nauczać ich o nim samym od początku pisma. And then they went inside the house. A później oni weszli z nim. They were around the table. Siedli w domu wokół stołu. And then Jesus took the bread. A później Jezus wziął chleb. And he gave them the bread and disappeared. I podzielił się i dał im i zniknął. Revelations of God's glory comes through relationship with people. Objawienie Bożej chwały przychodzi przez relacje i przez relacje z Bożymi synami. In the table. Przy stole. The disciples didn't understand very well the cross. Oni nie za bardzo rozumieli, uczniowie nie za bardzo rozumieli, co się wydarzyło na krzyżu. Peter denied him. Piotr się go zaparł. And then Jesus came, make some fire, take some fishes and prepares another table. A Jezus przychodzi, objawia im się na plaży, rozpala ogień, kładzie ryby i ustawia nowy stół. To explain again. Żeby jeszcze raz wytłumaczyć. The way that we can reveal the glory of God. The way that this creation will know about God. Sposób, w jaki my możemy objawić chwałę Boga, sposób, w jakim stworzenie rozpozna w nas Jezusa Chrystusa. Is when you and me jest tak, że kiedy ty i ja start to reveal his glory, zaczniemy objawiać jego chwałę as his children, jako jego dzieci, daily in our relationships, codziennie, w codzienności, w naszych relacjach. Amen. So you have to make your decision. Więc to decyzja należy do was. You can keep going as religious patterns and training. Możesz kontynuować swoje religijne standardy i wzorce. And it's easy to train people to perform the gospel. I to jest łatwe, it's not difficult. Przeprowadzać ludzi przez taki trening. To nie jest. 10 steps to be prosper. 10 kroków do bycia, do odniesienia sukcesu. 7 ways to be away from disease and sickness. 7 kroków, jak pozbyć się choroby. This is not difficult. To nie jest trudne. Difficult is to make a decision to be son of God every day. Trudne jest, aby podjąć decyzję, że każdego dnia jesteś córką i synem Boga. Everywhere. Wszędzie. To reveal his glory. Aby objawić jego chwałę. Because God has put you in some places to accomplish his purpose. Ponieważ Bóg posłał cię w te konkretne miejsca, abyś zrealizował jego cel. Amen. Amen. If you are a professor, jeśli jesteś profesorem, you have students, masz studentów, and you must reveal them his glory. I musisz objawiać im jego chwałę. If you are a bus driver, jeśli jesteś kierowcą autobusu, every day God put hundreds of people in your place. Każdego dnia Bóg stawia and na twojej just drodze driving, setki you ludzi. Can reveal his glory. I nawet prowadząc autobus możesz objawiać jego chwałę. If you are a businessman, jeśli jesteś biznesmenem, you can show them how God make business. Możesz pokazać im in truth. Jak prowadzić biznes w prawdzie. Is that what I'm talking about? To jest to, o czym mówię. You don't need to be different. Nie musisz być inny. It's the same purpose. To jest ten sam cel. Accomplished in a different ways. Osiągany w różny sposób. Because we are different. Ponieważ jesteśmy inni. So find your way. Więc znajdź swój sposób, aby zrealizować Boży cel, Bożą wolę. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Can you stand up with me, please? Możemy prosić was, żebyście wstali. I want to pray. Chciałbym się modlić. And I want to challenge you to make your prayer.
chciałbym rzucić wam wyzwanie, abyście uczynili swoją modlitwę. Maybe today you have to make peace with your father. Abyście może dzisiaj, może macie taką sytuację, że musicie. And I'm talking about God. Może musicie pojednać się z Bogiem, z waszym Ojcem. I ja mówię o tym Bogu Ojcu. Maybe this morning you have to receive and assume your responsibility. A może dzisiaj twoją modlitwą będzie stanąć przed Bogiem i wziąć odpowiedzialność. With this identity that God gave us. Aby wziąć tą odpowiedzialność, wziąć tą tożsamość jako dzieci Boże, którą Bóg nam dał. I don't know. Nie wiem, w jakim But jesteś close your eyes. Make ale your zamknij swoje oczy. Put your heart in the God's hands. I daj, oddaj Bogu swoje serce. Ask him for transformation. Poproś go o zmianę. This is a work for Holy Spirit. To jest miejsce dla pracy dla you Ducha Świętego. You cannot do it in your own strength. Nie jesteś w stanie przejść tej transformacji sam. We need the Holy Spirit to be transformed. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby być przemienieni. We need him to reveal us his word. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby on objawił nam swoje słowo. Ask him. Poproś go. God, I want to thank you for this morning. Ojcze, ja chcę ci dziękować za ten poranek. I want to thank you for your word. Dziękuję ci za twoje słowo. I would like to ask you to help my brothers and sisters to understand. Ojcze, ja proszę cię za moich braci i siostry, aby oni zrozumieli, that they are children of God. Że są dziećmi Boga. They receive from heaven. I żeby otrzymali od nieba. One identity. Tożsamość. To accomplish your purpose. Aby wypełnić twój cel. God, I pray for your Holy Spirit upon them. Ojcze, modlę się o twojego Świętego Ducha. To transform their lives. Aby ich przemienił. To push them forward. Aby przemienił ich życie i popchnął ich do przodu. To understand the place that they are put in. Aby zrozumieli miejsce, w którym ich postawiłeś. To understand their opportunities that you are giving them. Aby zrozumieli okoliczności, które dla nich stworzyłeś. To reveal your nature. Aby objawiać twoją naturę. To reveal who you are. Aby objawiać ludziom, kim jesteś. To reveal your love. Aby objawiać twoją miłość. Your peace. Twój pokój. Your joy. Twoją radość w imieniu Jezusa. Keep them in that place, Lord. Daj im to miejsce, Panie. In your presence. Zapieczętuj ich w Twojej obecności. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen.